Zaćma jest też chorobą postępową, progresywną, czyli soczewka zwykle mętnieje coraz bardziej. I najlepszym momentem zrobienia operacji zaćmy jest wtedy, jak już czujemy, że wzrok nam się pogarsza. Nie należy czekać z operacją zaćmy, aż ta zaćma będzie bardzo twarda albo aż nie będziemy nic widzieli, bo wtedy takie operacje są bardziej trudne dla chirurga i są związane z większymi powikłaniami. Dlatego ja zawsze proponuję kontrolę u okulisty, aby okulista oszacował stopień zaawansowania zaćmy i dobrał odpowiedni termin takiej operacji. W innym wypadku, jeżeli pacjent ma dużą wadę wzroku i ma początkującą zaćmę, to możemy tą zaćmę wykonać wcześniej, równocześnie korygując wadę wzroku, ale to już jest wybór pacjenta, wola pacjenta i tutaj tak samo zalecałbym użycie soczewki premium, aby zredukować lub pozbyć się okularów zarówno do dali, jak i do bliżej.